Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu z podstaw. Czy dobrze słychać? Dobrze widać? Dajcie znać. Dobra, jest ok. Zrobimy sobie dzisiaj dwa tematy, oprócz tam waszych pytań, które będą. Pierwszy temat to będzie kwestia Discorda samego, bo mam jakieś tam nowe osoby, więc przelecimy sobie szybko, co gdzie jesteście w stanie znaleźć. Druga część, no to trochę o takiej geometrii rynku powiemy, o interwale 4-godzinnym i fajnych strefach, które no, powinny być dla was znaczące. Jakiejkolwiek strategii byście nie korzystali, no to myślę, że to wam się przyda. Też pokażę wam euro i USD i no i takie miejsca, które gdzieś już tam kiedyś, że tak powiem, wynalazłem na tym instrumencie akurat, natomiast to jest powtarzalne w różnych innych. Będą to takie ciekawe strefy, które możecie później sobie wykorzystać przy handlu. Także do tego też zaraz przejdziemy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanka, to dajcie po prostu znać na czacie, ewentualnie się odmutujcie i będziemy działać. Natomiast co, zaczniemy sobie od samego Discorda. Natomiast tak szybko, żebyście tylko zobaczyli, co gdzie jest z takich istotnych tutaj miejsc na tym naszym Discordzie. Zaczniemy sobie od samej góry, czyli opinie, feedback. No tutaj fajnie, żeby wiecie, każdy z was po spotkaniu, jakiekolwiek by ono nie było, żebyście dali znać, co wam się podobało, ewentualnie jakieś wasze uwagi, takie wiecie, konstruktywne. No zawsze jesteśmy w stanie to wykorzystać i po prostu zrobić wszystko, żebyśmy byli jeszcze lepsi w tym, co robimy. Jeżeli chodzi o coś tam kanały dalej. Wygrane pozycje, no tutaj fajnie podzielić się tym, co złapaliście, jakie pozycje wam się udało gdzieś tam rozegrać, z jakiej strategii warto napisać, więc to też będzie na pewno fajnie i miło. Jeżeli chodzi o grupę otwartą, to jest grupa otwarta, czyli dostępna jakby dla wszystkich osób, które mają dostęp do Discorda. Więc no, to są takie ogólne informacje. Natomiast to, co dla was jest istotne, Grow Up Trade Center, pierwsza zakładka, jak korzystać, czyli każda osoba, która rozpoczyna w ogóle swoją przygodę z Grow Up Session, z naszą akademią, no to zaczyna właśnie od tego miejsca, czyli najpierw w pierwszej kolejności przerabia te materiały, czyli uczy się takich, uważam, podstaw z podstaw, żeby nauczyć się przy okazji tutaj korzystania z analiz, czyli z tych danych do potencjalnego handlu. Jeżeli nauczycie się korzystać z tych danych, to w międzyczasie sobie przechodzicie oczywiście na naszą już akademię, można powiedzieć podstawową, którą znajdziecie tutaj w szybkim starcie. Czyli wejdziecie sobie na szybki start. Na samej górze jest tutaj odnośnik do Grow Up Workplace, wideo i tutaj znajdziecie po prostu całą akademię. To wam też za chwilę jeszcze pokażę. Natomiast oprócz tego wszystkiego macie też takie zwiastuny strategii naszych edukatorów. Czyli tutaj sobie wchodzicie, przeglądacie te cztery filmy i wybieracie, co dla was jest po prostu najlepsze, najistotniejsze, co wam się podoba, która strategia czy który edukator do was bardziej przemawia, więc no też później przy rozmowie czy tutaj na tym spotkaniu, czy przy rozmowie z osobą, która was wprowadziła do biznesu, jesteście w stanie dobrać po prostu jak najlepszą dla siebie strategię. Kalendarz sesji, no to myślę, jest bardzo istotne i każdy powinien mieć najistotniejsze sesje wpisane w swój prywatny kalendarz. W każdym dniu znajdziecie tutaj, że tak powiem, sesje, opisy i tak dalej. Na co warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie sesje są dla wszystkich, może tak powiedzmy. Bo jak widzicie, sesje z OneWaya, które prowadzę o godzinie 15:20, dla osób posiadających jednomiesięczny abonament są od poniedziałku do środy. W czwartek mają dostęp osoby z 6 i 12-miesięcznym pakietem, a w piątek tylko osoby z 12-miesięcznym pakietem. Pozostałe sesje można powiedzieć, że są dostępne dla wszystkich, oprócz jeszcze live tradingów z Dawidem, które są tylko i wyłącznie dla pakietów 12-miesięcznych. To są takie bonusy dla osób, które po prostu w 100% wiecie, zaufały, które miały możliwość, żeby zakupić sobie taki pakiet. Dzięki temu też zyskują 2 miesiące, jeżeli chodzi o koszty, bo płacimy za 10, a dostęp mamy do 12 miesięcy. Oprócz tego wszystkiego jeszcze tam dodatkowe fajne wartości, chociażby spotkania z Łukaszem, CEO tutaj naszego projektu, czy chociażby z Krzysztofem Hilarem. Więc jest tego na pewno sporo, tam różne inne dodatkowe spotkania, więc osoby, które są zainteresowane, no to też śmiało ewentualnie pytajcie. Zielona grupa, no najważniejsza, może być jedna z ważniejszych grup, no bo tutaj pojawiają się linki do wszystkich spotkań i tak dalej, to myślę, że każdy z was już doskonale wie. Grupa czerwona, ogólne rozmowy na temat, można powiedzieć, wszystkiego w akademii, więc jeżeli macie jakieś pytanka, to śmiało możecie tutaj pisać. Fajnie, jeżeli chcecie te pytanie skierować do jakiejś konkretnej osoby, żeby po prostu zrobić znaczek małpy i wpisać na przykład
Daniel Jaworski, kliknąć i wtedy jak napiszecie jakąkolwiek wiadomość, to wiadomo, że ona, że tak powiem, u mnie na komputerze się wyświetli na moim Discordzie i będę wam w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o te sesje wprowadzające, na której aktualnie jesteście, to tu mamy pod rozmowami taki kanał wprowadzenie i zobaczcie, wszystkie sesje są tutaj nagrane, więc możecie sobie spokojnie do tych sesji w dogodnym dla siebie terminie wrócić. Poniżej mamy sesję Grażyny i Piotra. Grażyna i Piotr co 2 tygodnie w środę prowadzą tutaj spotkania. Grażyna z psychologii, Piotr gdzieś tam z działań biznesowych, więc też te wszystkie spotkania są ponagrywane. Możecie jak najbardziej do tego sobie wrócić. Co oczywiście zachęcam, bo to są bardzo wartościowe spotkania. No i później już mamy, że tak powiem, nasze strategie. Tutaj istotna zmiana. Strategia Dayway połączona jest z Fiboway i mamy checklistę i tak dalej, więc tutaj warto też po prostu się zapoznać z tym dokładnie. U pozostałych edukatorów widzicie, wygląda to na przykładzie tutaj IndicatorWay. Mamy kanał rozmowy, gdzie po prostu rozmawiamy na temat danej strategii. Analizy, no to tutaj pojawiają się pomysły edukatora, który no, po prostu przekazuje je dla wszystkich użytkowników. Nagrania sesji, więc tutaj też znajdziecie wszystkie nagrania z sesji danego edukatora. Checklista, no to od tego zaczynamy, jeżeli wybieramy na przykład strategię Indicator Way, no to startujemy od checklisty. W tym miejscu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, filmy na temat danej strategii, czyli to, od czego musicie zacząć, żeby cokolwiek tutaj zrozumieć, żeby chociażby z analiz korzystać i później uczyć się tej danej strategii. Więc no tak to wygląda. No, niżej mamy jeszcze Business Way, czyli gdzieś tam różne informacje na temat samego biznesu, jak działać, jak wystartować z biznesem, czyli po prostu gdzieś tam skorzystanie z możliwości afiliacji, którą oferuje firma. No, jak wiecie bądź nie wiecie, no w ramach gdzieś tam pokazywania możliwości samej akademii jesteśmy w stanie uzyskać prowizję między 30 i 40% plus dodatkowe 10% za osoby, które razem z nami działają i też polecają tą akademię dalej. Więc tutaj oczywiście, jak macie też do tego jakieś pytania, to śmiało możecie pisać, możecie pytać. No uważam, że firma tutaj zrobiła no, ogromny, ogromny krok w przód ze względu na to, że no, żadna albo bardzo mało jest firm, jeżeli chodzi o network marketing, firm związanych z Forexem, które by po prostu coś takiego zastosowały, więc uważam, że to jest strzał w dziesiątkę i na pewno z dużą korzyścią dla nas wszystkich wyjdzie. Tak więc no tyle, jeżeli chodzi o samego Discorda. Jeżeli macie jakieś pytanka, to śmiało dajcie znać. A jeżeli nie, to przejdziemy sobie pewnie do tego, co Was bardziej interesuje, czyli do wykresów. Dobra, czy są jakieś pytania, czy nie ma? Chyba nie, więc dobra. Tak więc zaczniemy sobie od instrumentu EURUSD. Powiemy sobie dzisiaj o takich strefach. Te strefy ja Wam będę pokazywał na 4-godzinnym interwale, no bo uważam, że im wyższy interwał, tym strefy czy jakieś tam istotne miejsca na rynku są znaczące. Ale tutaj akurat widzicie też z indykatoru mam otwartą pozycję. Właśnie na swinga, na euro USD. Gdzieś tam też fajne wejście w trakcie jest, już praktycznie 1:1 pozycja osiągnęła, no ale to sobie gdzieś tam jeszcze będzie, daj Bóg, pracować. Natomiast co Wam chciałem pokazać? Włączymy sobie tutaj chmurę, bo ona jest nam w chwili obecnej niepotrzebna. Chcę Wam dzisiaj troszkę pokazać. Oprócz wiadomo tam stref typu order block, strefy popytu, podaży, wsparcia, opór, bo sobie też na ten temat troszkę powiemy. Natomiast chcę Wam pokazać też miejsca, które są istotne, szczególnie na parze EURUSD, więc jeżeli ktoś tam, nie wiem, mocniej skupia się na tym instrumencie, to na pewno na tym mocno skorzysta. Natomiast na innych instrumentach oczywiście też to tak działa. Zwrócimy tutaj uwagę na knoty, czy bardziej na świece z istotnymi knotami. Ja to nazywam istotnymi, natomiast no, może znajdziecie wy podczas tego mojego tłumaczenia też jakąś zależność, bo bardzo często zdarza się tak, że jeżeli mamy na rynku mocny wzrost, mówię tutaj o jednej, kilku, wielu świecach w jednym kolorze, czyli gdzieś tam takiej, wiecie, sytuacji, gdzie zaczynamy, dajmy na to tutaj ruch wzrostowy i mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą świecę, no, cały czas idącą mocno do przodu. Przy tym mocnym ruchu wzrostowym pojawia się nam automatycznie strefa imbalans. Najpierw sobie też wytłumaczymy, czym ta strefa imbalans jest. Jeżeli chodzi o strefę imbalans, zawsze musimy wziąć pod uwagę trzy świece. Musimy wziąć świecę
pod uwagę świecę wcześniejszą, tak jakby aktualną i świecę, która następuje jakby po niej, więc w chwili obecnej skupimy się na tej świecy, na tej i na tej. Czyli mamy trzy świece. Bierzemy pod uwagę trzy kolejne świece. I teraz o co chodzi w samej strefie imbalans? Ja Wam pokażę tylko w chwili obecnej, jak ją wyznaczyć. Ta świeca, ona generalnie, zobaczcie, knotem poszła sobie do góry, czyli cena poszła od uruchomienia świecy, świeca uruchomiła się w tym miejscu, tutaj gdzie jest ta czerwona linia, poszła do góry, poszli bardzo mocno aż do tego poziomu, czyli tutaj, po czym spadli w dół i zatrzymali się w tym miejscu. I od tego miejsca zaczęła się nowa świeca, czyli ta świeca dotarła do tego poziomu. Zaznaczymy sobie to czerwoną linią. Kolejna świeca, która rozpoczęła się w tym miejscu, ruszyła mocno do góry, no i generalnie maksymalnie doszła do tego poziomu, natomiast zatrzymała się tutaj. No i okej, kolejna świeca, to jest już dla nas bardziej istotne, czyli ta świeca, ona po uruchomieniu, czyli w tym miejscu, początkowo zeszła sobie w dół, delikatnie, do tego poziomu, po czym mocno poleciała w górę. No i teraz, ze względu na to, że ta świeca numer 3, patrząc na te trzy, które zaznaczyłem, że ta świeca numer 3 zeszła tylko i wyłącznie do tego poziomu, który jest zaznaczony, dajmy na to tą czarną linią. Pomiędzy czarną a czerwoną linią powstała nam przestrzeń, gdzie w tym danym okresie cena generalnie nie było tutaj ceny, po prostu. No i ta pusta taka jakby przestrzeń bez ceny, bez no, generalnie bez tego, że tutaj cena nie dotarła, jest strefą imbalans. No i teraz to, co my nazywamy imbalans, ma o tyle znaczenie na rynku, że no, cena lubi wracać do tego miejsca, czyli tak jakby domykać tą strefę. Domknięcie tej strefy polegałoby na tym, że cena powinna zejść w dół, no i praktycznie dotknąć tej czerwonej linii, czyli dotknąć tej strefy, wypełnić tak jakby całą tą strefę pustą, która tutaj powstała. No i to jest jakby domknięcie strefy imbalans. Są to istotne miejsca na rynku, więc warto zwracać po prostu na to uwagę, również na niższych interwałach, ale oczywiście im wyższy interwał, no to tym jakby te wszystkie nasze strefy są mocniejsze. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj mocny ruch w górę. No i kiedy spojrzymy na lewo, mamy tutaj tą świecę z knotem, który też, że tak powiem, ta świeca poszła do góry, zatrzymała się w jakimś konkretnym miejscu, no i poszli sobie z powrotem w dół. Natomiast to, co ja Wam chcę pokazać, te istotne strefy związane z knotami, one zawsze powstają, gdzie mamy mocny ruch i przy tym mocnym ruchu patrzymy sobie na lewo, czy jest jakaś świeca z knotem, który zatrzymuje się, wiecie, tak jakby, no jest osamotniony trochę, nie? Czyli zatrzymuje się w takiej jakby pustej przestrzeni. No i tutaj w tym miejscu, za chwilę na innych przykładach Wam pokażę, to też lepiej pewnie zrozumiecie. Ten knot zatrzymał się w tym miejscu. No i teraz zobaczcie, co się działo. Cena poszła tutaj do góry, wzrost, schodzą tutaj i zobaczcie, zatrzymali się w tym miejscu, no i mieliśmy tutaj ruch na 84. No tutaj jest, że tak powiem, chwila, mamy euro USD. Mamy 28 pipsów. Chodzi o to, że reakcja w tym miejscu była. I teraz za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda na innych przykładach. Zobaczcie sobie to miejsce. Tu mamy spadek, tu po chwilę gdzieś tam takie widzicie odbicia i znowu mocny ruch spadkowy. No i teraz przy tym ruchu spadkowym, jak spojrzymy sobie na lewo, tutaj mamy knoty na podobnym poziomie, czyli w tym miejscu. I zobaczcie, co się wydarzyło. Był spadek, podeszli do góry i tutaj w tym miejscu idealna reakcja i ponowny spadek w dół. To są miejsca czy sytuacje, które bardzo często na rynku się pojawiają, szczególnie na tym instrumencie. Zobaczcie tutaj, mocny ruch do góry. Tu jest. Zobaczcie, knot. Mówię tutaj o tej świecy. Cena sobie schodzi, w tym miejscu zatrzymują się i idą do góry. Czy to będzie mocny ruch do góry, czy słabszy? Tu mieliśmy słabszy, po chwili mieliśmy mocny. To już nie chodzi w tej chwili o to, czy one będą mocniejsze, czy nie, tylko chodzi o to, że są to jakieś miejsca, w których my jesteśmy w stanie szukać po prostu pozycji. Czyli jesteśmy w stanie wtedy skorzystać z różnych strategii, które mamy tutaj w GrowUp, no i wykorzystać sobie to oczywiście pod siebie.
Tutaj mamy mocny ruch do góry. Zobaczcie, w tym miejscu knot. No, zabrakło troszkę, żeby nas tutaj na przykład w tą pozycję zabrało, w tym czy w tym miejscu, więc no tutaj niestety temat do odpuszczenia. Teraz sobie poszukam jeszcze. Zobaczcie tutaj. Tu mamy spadek. Tutaj mamy świecę z knotem, która zatrzymuje się gdzieś tam wiecie, w odpowiednim miejscu. No i tutaj zobaczcie, cena podchodzi sobie blisko tej linii. Znowu reakcja spadkowa. Mamy jeszcze jakieś miejsce. Zobaczcie tutaj, mocny spadek. Na lewo patrzymy. Mamy tutaj w tym miejscu knot. Oni zeszli w dół, podeszli do góry. W tej strefie znowu zatrzymanie. Mocny spadek w dół. Tutaj, jak sobie zobaczymy, wzrost. Zeszli w dół, znowu zatrzymali się bardzo blisko tego knota, który widzicie w tym miejscu, i mocny strzał w górę. Popatrzymy na to miejsce, czyli stąd. Mocny spadek w dół. Weźmy pod uwagę tego knota, bo on od razu się rzuca w oczy, że jest jakaś świeca z knotem, który, wiecie, jest pośrodku tych mocnych ruchów tutaj. Jak sobie tutaj przeniesiemy linię, no to zobaczcie, zeszli mocno w dół w tym miejscu. Tutaj reakcja, spadek. Czyli gdzieś tam kolejna taka sytuacja, w której rzeczywiście w tych miejscach reagują. Tutaj mamy spadek. Przeniesiemy sobie tutaj pod tego knota linię. No to bardzo blisko, troszkę zabrakło w tym miejscu już była super reakcja, w tym miejscu była super reakcja. Tutaj podobna sytuacja, zobaczcie, knot mocny poszedł, zatrzymali się w tym miejscu, przebili tą strefę, zejście w dół, zatrzymanie i znowu strzał w górę. Zobaczcie tutaj. Mocny spadek, podejście do góry, zatrzymanie w miejscach, gdzie wcześniejsze knoty się zatrzymywały, czyli można powiedzieć takie wsparcie, opór. Znowu w tym miejscu praktycznie co do pipsa reakcja, mocny spadek w dół. Zobaczcie tu. Mocny ruch do góry. No i ten knot, ta świeca z tym knotem, no ona się od razu rzuca w oczy. Zobaczcie, nie? To jest przypadek. W tym miejscu świeca z knotem zatrzymuje się tutaj. Ta świeca z tym knotem również zatrzymuje się tutaj. To, co było w tym miejscu wsparciem, tu było oporem. Tutaj mocny ruch, który przebił tą strefę. Natomiast zobaczcie, w tym miejscu idealne dotknięcia i super, super reakcje na tego knota. Wiecie, ja tu mówię, że tam reakcja na knota, natomiast tu chodzi o to, że wiecie, cena doszła do pewnego momentu, gdzie miała jakiś tam opór, gdzie miała wsparcie, gdzie po prostu nie potrafiła pewnej tutaj wartości cenowej przebić. No i później w tych miejscach też pojawiają się reakcje. Tutaj mocny ruch do góry, no, na lewo. No, który knot tutaj się wyróżnia? Jak spojrzymy na lewo. No na pewno ten. No i co się wydarzyło? Poszli do góry, zejście. Zobaczcie tutaj. Co do pipsa reakcji. Wręcz. Na 4-godzinnym interwale. Ogromny ruch. Nie zawsze takie fajne ruchy są, ale chcę Wam pokazać pewną powtarzalność, którą warto, że tak powiem, zastosować w swoim tradingu jako takie dodatkowe strefy oprócz wsparcia, oprócz oporów, chociaż to też możemy pod wsparcie opór tutaj podciągnąć. Natomiast żebyście sobie to wykorzystali u siebie. Co my dalej mamy? Tutaj mamy, Mam zobaczcie. pytanie, a mianowicie, czy te właśnie te knoty, które tutaj są tak tutaj istotne na H4, one są najbardziej istotne na H4, czy też musimy tak bardzo je również uwzględniać i patrzeć na nie na niższych interwałach? No, ja powiem tak, ja patrzę nie tylko na H4, natomiast no, na niższych interwałach, jak będzie jakiś mocny ruch i będzie pewnie knot, to też jakieś tam reakcje mogą być. No możemy sobie zaraz zejść na niższy interwał, no bo tam akurat nie mam tego, że tak powiem, przetestowane. Ja głównie skupiam się na 4-godzinnym interwale, jeżeli chodzi o to, dlatego wam to przekazuję. Ale no niewykluczone, że tam te reakcje też będą. Więc zaraz sobie zerkniemy. Dobra, jeszcze sobie tutaj gdzieś tam przelecimy to. Zobaczcie tutaj, nie? Tu też mamy mocny spadek, order block. Tutaj podejście do góry, bardzo fajna reakcja. Raz, tutaj reakcja na domknięcie imbalans w tym miejscu, czyli no, w jednym bądź w drugim miejscu mogliśmy fajnie
fajnie tutaj skorzystać. Tu jeszcze mamy. O, na przykład tutaj, ale tam pewnie ceny jeszcze nie było. Czyli taka reakcja. Możemy sobie to. No bo zobaczcie, nie? W tym miejscu. I to było pozycja z lipca 2023 i doszli dopiero w sierpniu 2024. Rok czasu. Rok czasu czekanie po roku. Super reakcja. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Nie? Tutaj kilka razy reagowali po prostu na to miejsce. Więc nawet po latach gdzieś tam strefa może być również dobra. Tutaj zobaczcie, mamy knotę. W tym miejscu reakcja. Tutaj świeca z knotem, który zatrzymuje się w konkretnym miejscu. Tutaj mocny ruch do góry, zejście. Tutaj reakcja. Bardzo fajnie. I tak sobie później sami możecie też przetestować na innych instrumentach, posprawdzać i tak dalej. Wiadomo, że nie zawsze to się będzie sprawdzało, no bo mimo tego, że gdzieś tam jest tu bardzo duża powtarzalność, no to musimy wziąć pod uwagę pewne wydarzenia na rynku, co są i tak dalej. Natomiast no, chcę wam pokazać, że rzeczywiście tutaj te reakcje w tych miejscach są. Nawet tutaj widzicie, jak sobie zrobimy, no to jakieś tam strzały w dół jesteśmy w stanie wyłapać. No tutaj już była strefa domknięta. Znaczy tutaj. Tutaj też mamy reakcję w tym miejscu. O, czekajcie, jeszcze chcę tutaj coś znaleźć. Znaczy tutaj, zobaczcie, nie? Mocny ruch. Cena zatrzymuje się w tym miejscu. I automatycznie tu mamy raz, drugi raz reakcję. Dlatego te świece, szczególnie na 4-godzinnym właśnie interwale, z takim świece, które zostawiają, zatrzymują się w pewnym miejscu i nagle mocno zmieniają kierunek, zostawiając mocnego knota i długiego, no jakieś tam znaczenie mają, nie, na tym rynku, więc warto po prostu się też na tym skupić. Nie? Tutaj jest świeca z tym knotem, w tym miejscu mamy reakcję. Tutaj. No to w tym miejscu nam troszkę zabrakło. Tutaj też nam zabrakło. No ale jak sobie gdzieś tam posprawdzacie, no to tą powtarzalność w tym wszystkim zauważycie. Oczywiście, no widzicie, tych pozycji nie ma tu dużo, że jesteśmy tu na 2022 roku, więc tak to wygląda. Natomiast wejdziemy sobie na niższy interwał, żeby też zobaczyć, jak to się sprawdza na niższym interwale, bo tam Beata chyba nie pytała o to. Tak, tak, Na tak. jakiej. Znaczy, czy te knoty w sumie, no te knoty też muszą być widoczne na mniejszym interwale, tylko one nie będą aż tak widoczne jak na H4. No zgadza się, zgadza. No możemy zobaczyć sobie, nie wiem, godzinę, o jakim interwale mówisz, to możemy wejść. Czy wchodzi ci na przykład, nie wiem, 5-minutowy, czy. Niekoniecznie, obojętne, po prostu tak tylko dla przykładu. Dobra, weźmy godzinę. Zobaczymy na godzinę, co my tutaj mamy. No na pewno musimy wziąć pod uwagę tutaj takie, że tak powiem, istotniejsze ruchy wzrostowe bądź spadkowe, takie ciągłe, na przykład tak jak tutaj. No możemy zobaczyć, czy tu reakcja. Tutaj już ceny nie było. Co tutaj to. Tutaj mamy spadek. Jeszcze mamy spadek. Tu są jakieś dwie świece z knotami. No to w tym miejscu też było zatrzymanie, reakcja. Tutaj mamy na przykład coś takiego. Zobaczymy. Nie? Czyli mamy mocny ruch wzrostowy. Tu jest jakaś świeca z knotem, który się zatrzymał też w jakimś tam konkretnym miejscu. No i tu widzimy, że tutaj też mamy reakcję. No, czyli cena schodzi, zatrzymuje się w tym miejscu i mamy fajny ruch wzrostowy. Stricte właśnie tutaj zatrzymanie związane z tym knotem.
Ale ewidentnie dużo lepiej to widać faktycznie na H4. Jasno i klarownie No, dość. bo no, mniej tych świec jest i Tak, 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 tak. Tu się można to pogubić, tak. no. Wiecie, no fajnie jest zrobić sobie to na 4-godzinnym interwale. Możemy, nie wiem, wejść na GBP, sprawdzić. GBP USD. Fajnie zrobić to na 4-godzinnym interwale, a później na mniejszych sobie ewentualnie szukać jakichś tam potwierdzeń. Na przykład tutaj macie ruch wzrostowy. Tu jest gdzieś tam knot, poszli do góry, zejście, no i w tym miejscu zatrzymanie, nie? Czyli zatrzymali się też akurat to, co tutaj było jakimś tam oporem, czyli cena zatrzymała się, nie przebiła konkretnego miejsca, potem zostało, tutaj to zostało przebite, wracają i zatrzymują się w tym miejscu jako wsparcie i idą sobie mocno, mocno do góry. Tutaj mamy mocny wzrost, tu jest knot. No i teraz zobaczcie, tutaj był spadek, w tym miejscu jedna, druga reakcja. No, czyli dwa razy ładnie zareagowali. No tak, im większy knot, to no, tym bardziej gdzieś te reakcje powinny tutaj być. No, tutaj macie też reakcję, zobaczcie, w tym miejscu. Nie? Czyli tutaj jest knot, tu jest spadek, powrót i też na domknięciu tego się zatrzymują. Dlatego, zobaczcie, oni często, szczególnie na tym 4-godzinnym interwale, tutaj zostało im jeszcze, że tak powiem, imbalans niedomknięty. No ale nie domknęli tego, tylko zatrzymali się już tutaj, nie? Była reakcja, zeszli w dół, a dopiero kolejnym ruchem, czyli tym, domknęli sobie ten imbalans, który tutaj powstał, nie? Tutaj powstał kolejny imbalans, no to domykają go tutaj, też z jakąś tam fajną reakcją. Co my tu jeszcze mamy? No, najlepiej się to sprawdza na GBP, a czy, przepraszam, na Euro USD. Zobaczcie tutaj, no tu akurat, gdzie jest ta mocna czarna linia, nie? Mamy tutaj ruch do góry. W tym miejscu się zatrzymuje ten knot. Możemy to nawet dać ciut niżej, o tak. I teraz jest, zobaczcie, po pierwsze tu przebicie i już od razu na tej świecy jest powrót i zatrzymanie też w tym miejscu, czyli reakcja i poszli do góry. Tutaj reagują, tutaj. No i teraz widzicie, kolejny raz reagują. Tak dużo tutaj razy reagują, no, że to na pewno jest silna strefa. Tutaj kilka razy reagują w tym samym miejscu, dlatego to, co dzisiaj też tam gdzieś pisałem na grupie Syndicator Way, no to miejsce, zobaczcie, no cena się zatrzymała w tym miejscu, no i już mamy wystrzał do góry, nie? Gdzieś tam na 30-minutowym interwale już patrzyłem, to 2 do 1 szło złapać. Pierwsza pozycja break-even, druga pozycja 2 do 1. I to było po prostu wyznaczone na podstawie tego, że wielokrotnie tutaj w tym miejscu cena się zatrzymywała. Czy to tutaj jako opór, czy to w tym miejscu jako wsparcie. Nie? Czyli jak sobie to gdzieś tam prześledzimy, tutaj zobaczcie, ile razy oni się zatrzymywali w tym miejscu. No więc takie strefy są na pewno bardzo, bardzo istotne, bardzo mocne i warto w takich miejscach no, zwracać uwagę. Zobaczcie, tutaj mamy knot. To są takie knoty, które, no nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Ja sobie to tak biorę, wiecie, na logikę troszkę, że one się wyróżniają tutaj, nie? One się wyróżniają, że jak patrzę na ten wykres, to przeważnie no, nie ma takich świec z takimi knotami, gdzie jest wokół pusto, a tu nagle się pojawia taki knot. Więc no ja sobie tutaj zaznaczam go, no i patrzę, cena schodzi. O, w tej strefie też jest jakaś reakcja, idą w górę, nie? I tutaj zobaczcie, tu reagowali, tutaj, no kilka razy w tych strefach zawsze reagują. Czy my coś tu jeszcze mamy? No, zobaczcie tutaj, nie? Ta pierwsza linia mocna. Znowu dwa razy knoty akurat zatrzymywały się w tym miejscu. No, dlatego to jest takie miejsce, że ono musi być brane pod uwagę. Tutaj się znowu zatrzymali, tutaj. To jest miejsce, gdzie, wiecie, jak teraz aktualnie cena wchodzi nam w tą strefę, no to my nie możemy przejść obojętnie obok tego. My musimy w tym miejscu liczyć się z tym, że mogą się zatrzymać i mogą po prostu ruszyć dalej w tą stronę, w którą gdzieś tam tutaj przewidujemy, nie? Jak schodzą z góry, to się mogą tu zatrzymać i iść dalej w górę. Jak podchodzą tutaj od dołu, to się mogą zatrzymać jako opór i dalej schodzić w dół. No, także tak to wygląda. Teraz kolejna kwestia. Zobaczcie sobie na przykład, jeżeli chodzi o kwestię order bloku. To już wam kiedyś też na spotkaniach mówiłem, że order bloki no, głównie rozpoczynają się od świec engulfing. Zaraz wam pokażę, czym one są, dla tych, co jeszcze nie wiedzą. I weźmiemy sobie na przykład
to miejsce, nie? To miejsce, które tutaj mamy. Jeżeli chodzi o formację engulfing, bierzemy pod uwagę dwie świece. To jest formacja objęcia. No i tutaj na tym przykładzie mamy czerwoną świecę, czyli tą, i kolejną świecę zieloną. Chodzi w tym o to, aby jedna ze świec, w tym przypadku mamy formację engulfing na wzrosty, czyli ta druga świeca, czyli ta świeca jest ciałem większa od poprzedniej świecy. Nie? Czyli zobaczcie, ciało tej świecy wcześniejszej jest tutaj. W tym miejscu, tutaj na dole, rozpoczyna się kolejna świeca, która zamyka się u góry. No i ciało tej świecy jest, że tak powiem, większe od ciała tej, więc mamy tutaj formację engulfing na wzrosty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to tutaj mamy formację engulfing na spadki. Nie? Czyli mamy świecę wzrostową, a kolejna świeca spadkowa, jest ciałem większa niż wcześniejsza świeca wzrostowa. To tutaj jest formacja engulfing na spadki, tutaj jest formacja engulfing na wzrosty. No i teraz, jeżeli chodzi o order bloki, one no, w większości przypadków, wręcz bym powiedział, że muszą się tak zaczynać. Rozpoczynają się taką formacją engulfing, czyli mamy mocny ruch, ale żeby była to dobra strefa order block, ona powinna przebijać jakiś powiedzmy, no, najbliższy szczyt bądź dołek, w zależności od tego, w którą stronę tutaj to rozpatrujemy. Jeżeli w tym miejscu mamy mocny ruch do góry, no, on się tutaj nagle zatrzymał i dopiero tutaj jest wystrzał, który przebija nam to miejsce. Nie? Czyli tutaj z ciała, czyli oto. Przebija nam ten szczyt, czyli ten ruch do góry, zejście w dół. No i teraz po pierwsze, od tego poziomu, w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem tą czarną linię, mamy domknięcie strefy imbalans, nie? Bo tu jeszcze powstało imbalans. No i sam order block, to czyli od tego miejsca do tego miejsca, można by powiedzieć, jest strefa, w której my na podstawie tam naszej już później konkretnej strategii, czyli coś takiego, możemy szukać pozycji do wejścia. No i jak sobie tutaj, widzicie, to rozciągniemy. Raz, dwa, trzy. Trzy razy mieliśmy tutaj możliwość rozegrania pozycji na buy. Oczywiście no, korzystając ze strategii, jakieś tam szukanie do dodatkowych potwierdzeń. Natomiast to fajnie pokazuje tutaj, jak po prostu zadziałał tu w tym miejscu ten order block. Ten order block pokrył się też z tą czarną linią, czyli z jakąś strefą popytu podaży, wsparciem, oporem, no bo rzeczywiście już to pokazywaliśmy to przed chwilą, że miało to miejsce. Więc takie miejsca, które rozpoczynają się od formacji engulfing i idą mocno w górę bądź w dół, przebijając jakieś tam istotne szczyty, dołki, no to zwracajcie po prostu na to uwagę, bo mogą być to dobre miejsca do tego, żeby rozegrać jakąś tam konkretną pozycję. Dobra, teraz sobie weźmiemy jakiś może jeszcze inny przykład. I to wiecie, najlepiej gdzieś tam patrzeć na no, takie miejsca, które są no, jakimiś istotnymi szczytami. Nie? Tak jak tutaj jest, się poszła cena, zatrzymała się w tym miejscu, no i potem jest mocny spadek w dół. Natomiast no, nie rozpoczęło się to akurat tą formacją engulfing, więc no, tu sobie ten temat odpuścimy, jeżeli chodzi o order blocka. No tutaj mamy na przykład, nie? Tutaj mamy też engulfing, mocny ruch do góry, zejście w dół, no ale tutaj zareagowali troszkę wyżej, ale gdzieś tam w tej strefie rzeczywiście ta reakcja tutaj była. Co mi tu jeszcze? Dobra, czy do tego macie jakieś pytania, do tych stref order block? Ja mam jedno pytanie odnośnie engulfing. Na początku pokazałeś jedno obok drugiej. Pierwsze formacje engulfing na spadki i zaraz po paru świecach tam czerwono-zielonych engulfing na wzrosty, gdzie były faktycznie ładne wzrosty. Ale jak mamy, nie wiem, widzieć bardziej to, że ta engulfing na spadki tak naprawdę nie była na spadki? Znaczy formacja engulfing powstała w kierunku tak jakby spadków, no ale nie zawsze tak będzie, że sama formacja engulfing już jest dla nas potwierdzeniem do wejścia. Dla nas potwierdzeniem jest to, jeżeli rzeczywiście, bo my, tu nie chodzi o to, żebyśmy w tym miejscu
dajmy na to tutaj, kiedy tu teraz powstała engulfing na spadki, to my nie mamy w tym miejscu otwierać transakcji na sell. Chociaż no tu w tym przypadku na przykład by było, to ok. Natomiast tu chodzi o to, że my w tym miejscu mamy wyczekiwać, powiedzmy, gdzieś tam jakiejś reakcji, tak jak tutaj ta reakcja ma miejsce, ale dopiero w momencie, kiedy ten ruch spadkowy przebije nam w tym przypadku istotny dołek tutaj, nie? Jeżeli tutaj wcześniej, nie wiem, jeżeli tu u góry by była formacja teraz engulfing na wzrosty, to nie ma dla nas znaczenia, to miałoby znaczenie, jeżeli ten wzrost rzeczywiście by nastąpił, przebiłby na przykład ten szczyt i dopiero wtedy spadek w dół, tutaj by dla nas był jakimś potencjalnym miejscem, potencjalną strefą, w której możemy szukać dalszych wzrostów. Jeżeli jest samo engulfing, ale nie ma, za tym nie idzie mocny ruch w którąś ze stron, no to dla nas nie ma to znaczenia. Do tych formacji engulfing znajdziemy tutaj miliony na tym wykresie. Więc skoro tutaj powstała formacja engulfing na podstawie tych świec, czyli jest formacja spadkowa, jeżeli ona by się zatrzymała w tym miejscu i od tego momentu cena by poszła w górę, no to ona sama w sobie nie miałaby dla nas znaczenia. Ale ze względu. Gdzieś sobie to zagubiłem. O, tu jesteśmy. Ale ze względu na to, że ten ruch, który poszedł, rzeczywiście mocno zszedł w dół, przebił nam tutaj ten dołek, który był w tym miejscu, przebił nam kilka innych dołków, zeszli, zatrzymali się tu na dole, idąc w górę, no to my w tym miejscu, powiedzmy już na takim domknięciu imbalans, na tym tutaj, że tak powiem, order bloku, jesteśmy w stanie poszukać jakiejś pozycji. No i tu cena wchodzi, delikatne gdzieś tam reakcja w tym miejscu była. I też nie oznacza, że wiecie, że zawsze w tych miejscach będą reakcje. Dlatego ja jestem zwolennikiem szukania pozycji w takich miejscach, jak tutaj, żeby poczekać po prostu, co się wydarzy za chwilę, no to gdzieś tam cena podchodzi, tu mamy reakcję, nie? Na to miejsce, tu jest reakcja. To takie miejsca, wiecie, na wykresie, które są, jakby można powiedzieć, osamotnione. Dlaczego? Bo ten szczyt na tym poziomie, no tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, więc możemy sobie zobaczyć wstecz, czy jakieś tam reakcje były, no ale w tych miejscach, jak cena zbliża się i utworzy nam na przykład podwójny szczyt, no to może być ciekawym miejscem. Jeżeli wcześniej jeszcze jakieś reakcje tutaj były, od góry czy dołu, czyli jako wsparcie, opór, cena po prostu w tym miejscu się zatrzymywała, no to tym bardziej może to być fajne miejsce. I teraz tak, jak sobie popatrzycie tutaj na wykres, to ciekawe miejsca są. No tu mamy na przykład, zobaczcie, na tej samej wysokości zatrzymały się, czyli zrobię sobie linię tutaj. Zobaczcie, tak, raz się zatrzymała cena, drugi raz się zatrzymała cena, tutaj kilka razy się zatrzymywali, tutaj po tym zejściu gdzieś tam w tej strefie się zatrzymali, tu, się to wszystko tutaj, tu coś było, tutaj, tu i tu. Więc skoro tyle razy jakieś reakcje z jednej bądź z drugiej strony były w tym miejscu, no to mogę oczekiwać, że no będzie to jakaś istotna strefa. Ta istotna strefa tutaj, zobaczcie, ona się rozpoczęła też formacją engulfing. To nie wygląda może tak idealnie, bo tu gap był od razu. Natomiast no to traktujemy jako formację engulfing, bo ta świeca, ta czerwona, ona powinna się otworzyć w tym miejscu. I wtedy byłoby to wszystko jako jedno ciało. Schodząc w dół, przebili delikatnie ten dołek tutaj. Podeszli w górę i tutaj na domknięciu imbalans jest reakcja i bardzo fajny spadek w dół. To tak ogólnie, jeżeli chodzi o geometrię, no ale jest tutaj order block, na który zareagowali i że zeszli w dół. No dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o takie miejsca, jak sobie gdzieś tam prześwietlimy, co tutaj mamy dalej. Na przykład tutaj, nie? Zobaczcie, jest tutaj jakieś miejsce, czyli to, gdzie no tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma, więc no jest takie zastanawiające. Jak ja sobie teraz tutaj postawię linię, to przyglądam się temu, dobra, co tu się wcześniej działo.
No i teraz tak, jadąc, patrząc sobie w lewo, tak, tu mieliśmy reakcję, tu jakaś reakcja była, tu była reakcja. No, tutaj też bardzo blisko byli, zatrzymali się gdzieś tu. No, widzicie, no, reagują też w tej strefie. Więc patrząc na to, przybliżam sobie, no i zaczynam też analizować, co tutaj mam. Czy mam jakąś strefę imbalans, którą mogliby domknąć i tak dalej. No to imbalans najbliższy jest w tym miejscu. Patrząc na to, że tutaj raz, drugi, trzeci, te knoty też zatrzymywały się w tym miejscu, gdzie ja postawiłem teraz tą linię, czyli mogę domniemać, że na domknięciu tego imbalans, tutaj na tej pierwszej, na tej cienkiej linii, w tym miejscu, no też jakaś reakcja może być. No nie mam pewności, czy ta reakcja tutaj będzie, natomiast no co mi pozostaje? Pozostaje mi czekać, aż cena po prostu zejdzie do tego poziomu. Jak będzie w tym poziomie, przy tej linii, którą wyznaczyłem, no to sobie obserwuję, czy jest zatrzymanie. Jak jest zatrzymanie, przechodzę na przykład na niższe interwały i wyszukuję tutaj sobie wejścia. Wiecie, to chcę tak też trochę pokazać, w jaki sposób akurat ja konkretnie tutaj podchodzę do szukania jakiejś tam swojej pozycji. Dlatego no, często robię tak, jak sobie na przykład skasujemy to wszystko. Często robię tak, że tak jak dziś, no 4-godzinny interwał, odpalam sobie rano komputer, no patrzę, cena jest w tym miejscu. Pierwsze dla mnie akurat, no wiadomo, korzystając ze strategii Indicator Way, no to ja mam odpalone gdzieś tam, powiedzmy, tą chmurę Ichimoku, no i patrzę, jak daleko jesteśmy od niebieskiej linii i tak dalej. Natomiast już abstrahując od tego, no muszę najpierw zobaczyć na tym 4-godzinnym interwale to miejsce, gdzie jesteśmy, czyli tutaj. Czy to jest dobre miejsce, żeby ta cena się tu zatrzymała i czy jest na to szansa, żeby poszli w górę? Tą szansę oceniam przez to, że daję sobie tą linię, no i patrzę, czy są po prostu reakcje. Czy jest szansa na to, żeby oni tutaj zareagowali i coś rzeczywiście zrobili. No i przelatuję sobie gdzieś tam w lewo. No patrzę, tu blisko były wejścia, tutaj były zatrzymania, tu w tym miejscu. No i widzicie, no i potwierdza mi się to, że rzeczywiście no, sporo razy oni gdzieś tam w okolicach tej strefy zatrzymywali się. Więc skoro no tutaj wielokrotnie się zatrzymywali, no to dla mnie jest to informacja, no dobra, no to w tym miejscu też się mogą zatrzymać. I teraz gdybym, wiecie, ja wchodził na ślepo tutaj w transakcję na buy, no to nie do końca by to mogło, no w tym przypadku byłoby ok, ale no nie na tym to polega. Więc ja teraz, korzystając akurat, nie wiem, z strategii Indicator Way, odpalam sobie chmurę, wchodzę na 30-minutowy interwał, no i patrzę, co się dzieje. Jest przebicie niebieskiej linii, powrót, transakcja do złapania. Wcześniej też tu było wejście, na break-even transakcja by była do wyjścia. Więc jedno break-even, 2% w tym przypadku do zgarnięcia. Jeżeli korzystacie z FIBO, no to co niedzielę Michał rysuje wam swoje strefy. No i teraz dajmy na to, że wy jesteście na tym 4-godzinnym interwale. Cena schodzi do tego poziomu. Wy widzicie, że tutaj rozciągając sobie tą linię, widzicie, że ileś tam reakcji w tym miejscu było, ale na przykład ta strefa jest według Michała strefą na odwrócenie. Czyli Michał wam tutaj narysował strefę i mówi, aha, jak cena dojdzie do tego poziomu, to może dojść do odwrócenia, może pójść transakcja na wzrosty. No to macie po pierwsze potwierdzenie z FIBO, po drugie macie potwierdzenie, nawet jak ktoś korzysta, nie wiem, z Indicator Way, macie potwierdzenie z chmury, że rzeczywiście warto jest tutaj wejść. Sami sobie potwierdziliście to jako wsparcie, opór, że jest tutaj mocna strefa, gdzie no, ileś tam razy była ta reakcja, no to niewykluczone, że kolejny raz też będzie ta reakcja. Czyli macie tak dużo potwierdzeń na to, żeby ta transakcja poszła na buy, że wręcz chciałoby się powiedzieć, nie może być inaczej, ale może być. Natomiast no, chodzi o to, że im więcej mamy potwierdzeń, tym lepiej. No, pewniej się czujemy, lepiej nam wtedy otworzyć taką transakcję i tak dalej. Dlatego to, co robi Michał codziennie, codziennie, co niedzielę, no to uważam, że jest bardzo dobre, żeby sobie wejść, zobaczyć, gdzie według niego długofalowo ta cena powinna dojść. Jeżeli, dajmy na to, nie wiem, Michał ma w tym miejscu jakiś tam, nie wiem, cel z sekwencji. No i teraz tak, ja w tym miejscu, gdzie jesteśmy, widzę tutaj potencjał na buy, a patrzę sobie, aha, Michał ma tutaj cel sekwencji wyżej, no to mówię, kurde, okej, okay, nie? To znaczy, że w tym miejscu mogą się zatrzymać po jakiejś tam delikatnej korekcie. No i teraz sobie dalej iść w kierunku tam zakończenia sekwencji według FIBO, a przy okazji z Indicator Way ja sobie odpalam to, co chcę. Więc wiecie, warto być przy tym wszystkim elastycznym, warto samemu wiedzieć strefy oporu, popytu.
Znaczy, no, strefy popytu, podaży, oporu, czy wsparcia, czy order bloki, czy strefy imbalance, engulfing. To są takie miejsca, gdzie wy macie mieć po prostu wiedzę, że ta cena może zareagować. Oczywiście, jak są wydarzenia, są mocne ruchy, są jakieś różne manipulacje na rynku, no, na to nie mamy wpływu. Na to nie mamy wpływu, tak jak dzisiaj na OneWayu, gdzie złapaliśmy stop lossa. Wiecie, no, takie sytuacje zawsze będą. No, nikt nie ma strategii czy narzędzia, które jest w 100% profitowe, no bo to każdy byłby milionerem, który by z niego korzystał. Ale tak nie jest, rynek jest zmienny. Ważne jest to, żeby potrafić się do tego wszystkiego dostosować, no i znaleźć ten swój jakby sposób, ten swój styl na zagrywanie. Natomiast to, co tutaj mamy w Grow Up, uważam, że fajnie jest łączyć, wykorzystywać i na pewno wtedy będzie to dla Was z dużą korzyścią. No i pytanka od Was teraz. Co do tego, co widzieliście, czy może coś poza tym chcielibyście zapytać, to też śmiało. Nie bądźcie, a ja się napiję w międzyczasie. Ja mam pytanie, a mianowicie na TradingView mogę mieć zarówno US30, jak i DJ30, natomiast kiedy, ponieważ one jednak są różne, te wykresy i też te ceny są różne, a jeżeli na MegaTrader 5 próbuję wklepać US30, nie ma takiej możliwości, mam tylko DJ i tamtej waluty po prostu, tamtej indeksu mi nie pokazuje. No bo DJ30, czyli ten DJ plus czy US30 to jest to samo, to jest tylko inna nazwa u brokera. Zgadza się, ale w tym momencie to, co ja mam tutaj na MetaTrader, tego brokera, to są to o sporo pipsów rozbieżne, na przykład w to, co ma na przykład u ciebie jest na One Day, no No. to mam z tym problem. No bo już tłumaczę, o co chodzi. Dopóki, no, wiecie, to ciężko by było zrobić, bo tak. Dajmy na to, że ja korzystam z brokera QOMarket i teraz tak. Na TradingView QOMarket nie ma jakby swojego. Znaczy, na TradingView nie znajdziemy QOMarket. Nie mają jakichś, nie wiem, podpisanych umów między sobą i tak dalej na chwilę obecną. Czy to się zmieni, zobaczymy. Więc ja, na przykład, chcąc analizować wykres stricte mojego brokera, to musiałbym to robić na przykład bezpośrednio na koncie brokera, nie? Czy to przez jakąś tam aplikację internetową, na przeglądarkę bezpośrednio, czy bezpośrednio na MetaTraderze. Kiedy ja prowadząc sesję dla Was, na przykład z OneWaya, no, uruchamiam sobie, dajmy na to tak, tu mam US30, tu jest akurat Capital.com broker. Jakikolwiek inny mógłby być ten broker i każdy i tak będzie miał rozbieżności, jeżeli chodzi o cenę. Bo dajmy na to, że w chwili obecnej US30 w Capital.com jest na poziomie cenowym 43 400, a dajmy na to, ja sobie z ciekawości zerknę na QOMarket. Bo to w QO mamy go na poziomie 43 500. 43 500, a tu mamy 43 400. 100 pipsów różnicy. Nie? Jest na tym, czy tam, no, 430, dodajmy 70 pipsów różnicy. Jest pomiędzy tym brokerem, a brokerem, z którego ja korzystam. I teraz chodzi o to, że jak ja bym wziął tutaj innego brokera, no to też będzie rozbieżność cenowa. Ona może być na poziomie 20-30 pipsów. Czasami może będzie taki moment, że będzie to pokrywało się. Natomiast jeżeli chodzi o handel, czy tam samo narzędzie OneWaya, to nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo wy macie się skupiać na konkretnych świecach. Nie? Czyli w tamtym przypadku nie ma znaczenia, że cena jest tutaj na poziomie 43-400, a dajmy na to na QOMarket jest 43-500, bo skupiamy się na przykład na konkretnej świecy. Nie? Jeżeli weźmiemy sobie, na przykład, ja wam pokazuję tą świecę i ustawiam linię, dajmy na to w tym miejscu, koloru czerwonego, to ty nie. Ustawiając zlecenie, nie powinnaś ustawiać jej według parametrów ceny, bo u ciebie cena u twojego brokera może być całkowicie inna, więc powinnaś skupić się na przykład na tym, żeby spojrzeć na knota tej świecy, no bo według tego opiera się samo wejście, czyli tutaj ta strefa. I teraz znaleźć u swojego brokera też tą samą świecę, no bo ta świeca będzie wyglądała u twojego brokera dokładnie tak samo. Znaleźć to miejsce,
które u mnie będzie miało cenę 43 200, u ciebie będzie miało cenę 43 300. I to, że ona jest na 43 300, to nie ma znaczenia, bo ważne jest to, że w tym miejscu jest analiza na sell. I teraz, jak ty sobie otwierasz tutaj transakcję i zamykasz ją po 5, 10, 20 pipsach, no to jest OK. I nieważne jest tak de facto, od jakiej ceny się zaczynało. Ważne, żeby od tej ceny, od której zaczynasz, po prostu zamknąć sobie odpowiednio transakcję. To też patrzymy wtedy na ruch ceny, a nie stricte na cenę. No bo tutaj, zagrywając tego typu zlecenia, my nie ustawiamy zlecenia według ceny. Tak jak robimy to na Grow Up Trade Center, jeżeli ktoś sobie na przykład chce przekopiować analizę, to tam wpisujemy konkretną wartość cenową. No i nie miałoby to sensa, jest sens, przepraszam, nie miałoby to sensu, gdybyśmy robili to na US30. Nie, bo dajmy na to, że edukator by podawał pomysł ze swojego brokera, wy byście korzystali z innego, inne by były wartości cenowe, no i by była zbyt duża rozbieżność. Nie wiem, czy to zrozumiałe. Tak, bardzo zrozumiałe, tym bardziej, że robiłam u Damiana analizę na właśnie na świecach tych, tych innych. Analiza była dobra, czyli ważne są to po prostu nie cena, a jak się układają świece. Dokładnie. Tylko i wyłącznie przy tego typu transakcjach, przy instrumentach, no skupiajmy się na świecach, no bo ten układ, który tutaj jest, no on powinien być dokładnie taki sam u naszego brokera, nie? Czyli też powinny być te świece spadkowe, tu powinna być świeca spadkowa, świeca niezdecydowania i kolejna świeca z takim ciałem w chwili obecnej powinno mniej więcej, powinno to być takie same u naszego brokera. Jeżeli by to całkowicie inaczej wyglądało, no to znaczy, że no coś trzeba zmienić, nie? Znaczy może niekoniecznie brokera, tylko gdyby na przykład ten, nie wiem, ten broker Capital.com, jeżeli chodzi nie o cenę, ale o wygląd świec, różniłby się od na przykład Quo Market, z którego ja korzystam, no to musiałbym zmienić po prostu tutaj to, no bo bez sensu by było mi analizować, gdzie, no wiecie, całkowicie by to inaczej wyglądało, bo tutaj knot by był na tym miejscu, a na przykład, nie wiem, gdzie indziej by był tutaj. No to już są znaczne rozbieżności, no i tutaj ciężko by było prowadzić analizę. Natomiast na szczęście u praktycznie wszystkich brokerów jest to porównywalne, jedynie cena jest na innym poziomie. A wygląd świec jest taki sam, dlatego skupiamy się na konkretnej świecy, na konkretnym miejscu, a nie na cenie. I no, tego się po prostu trzeba nauczyć, nie? Że ja wam pokazuję tą strefę, wy patrzycie sobie u swojego brokera, gdzie jest ta strefa, i od tej strefy po przebiciu jej wy uruchamiacie na przykład sobie zlecenie, nie? Jeżeli macie taką ochotę, można powiedzieć. Natomiast dla mnie od tego miejsca jest analiza, czyli na tej świecy. I bez względu na to, jaki by to nie był broker, na tej świecy dla mnie dopiero jest, że tak powiem, analiza, czyli po przebiciu tej linii czerwonej uaktywnia się analiza na sell. Nie po przebiciu ceny 43 248, tylko po przebiciu tego knota tej konkretnej świecy. No, także tyle z mojej strony. Czy jeszcze jakieś pytanka macie, bo już będziemy pomału kończyć? Daniel, ja mam jedno No. pytanie. Na EURUSD, ale też na innych instrumentach, po prostu dzisiaj tam zobaczyłam akurat to i mi się przypomniało. Jest coś takiego jak przerwany proces ceny. Taka po prostu luka czasami powstaje. Był jeden taki dzień, że na kilku instrumentach to było widoczne. Co to jest? Czy to zależy od brokera? I jeżeli byłabym w handlu, to wtedy taką transakcję mi zamknie automatycznie. Nie ma tam ani świecy, ani knota. No to są, tu masz taką sytuację. To są gapy powstające na rynku, szczególnie Tak. na niższych interwałach one są często spotykane, bo po prostu są takie w danych momentach, w danych sekundach, na przykład mocniejsze ruchy i jest taki jakby poślizg cenowy. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład przetrzymywanie transakcji przez weekend, no to zobacz, w tym miejscu, bo tu mieliśmy piątek, no tu akurat jest weekend. W tym miejscu zamknęła się cena. Nie? Czyli zamknęła się cena w tym miejscu. Dajmy sobie na przykład, że tutaj, gdzie jest teraz ta. Tak. Tu, gdzie jest ta czerwona linia, w tym miejscu, dajmy na to, miałaś stop lossa. Nie? Kiedy zamykałaś transakcję w piątek, byłaś na proficie, nie? Bo cena zamknęła się poniżej, grałaś tutaj na sell, wszystko było, powiedzmy, ok. No i teraz.
Teraz, jeżeli popatrzymy sobie na tą sytuację, tutaj zamknęła się cena w piątek, natomiast w poniedziałek otworzyła się w tym miejscu. Czyli otworzyła się jakby powyżej twojego stop lossa. No i teraz, co w tej sytuacji? Tu po prostu w tej strefie, no cena nigdy nie, czy nigdy patrząc na ten zakres, no nie była. Po prostu nagle po weekendzie otworzyła się w tym miejscu, czyli powstał taki gap tak zwany, nie? Czyli powstało miejsce, w którym cena jeszcze nie była. No i teraz ze względu na to, że w poniedziałek cena otworzyła się w tym miejscu, a ty stop lossa miałaś tutaj, gdzie jest ta czerwona linia, to niestety, gdyby ten stop loss był na jakimś tam, nie wiem, poziomie, dajmy na to, nie wiem, 100 dolarów, no to tobie zamyka cenę w tym miejscu. Czyli zamyka ci nie na 100 dolarach, tylko dajmy na to na 150. Okej. Nie? Więc przy tych gapach weekendowych szczególnie no trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli dajmy na to, ty byś zagrywała transakcje z kolei na wzrosty, tutaj, nie? Dajmy na to stop lossa masz gdzieś tu, w którymś momencie sobie otwierałaś transakcje na wzrosty, no i cena idzie w kierunku twojego stop lossa, tutaj zamknęła się w piątek, nagle otwiera się w tym miejscu w poniedziałek, no to automatycznie jesteś na dużym plusie, nie? Czyli w drugą stronę to też może działać z korzyścią dla nas, bo tu no, spora różnica. No ale to na to trzeba uważać. To jest no, szczególnie istotne teraz właśnie w tym okresie takim wyborczym, gdzie nowy prezydent teraz, że tak powiem, rządzi Ameryką, no i tak dalej, i tak dalej. No, widzimy, że to już od 3-4 tygodni takie sytuacje mają miejsce, więc no, trzeba na to zwrócić uwagę. No, na to. No. Czyli to nie zrozumiałam, ale powiedz, to nie zależy od brokera, tylko no bardziej jakieś takie No i kwestie, tak, nie i wiem, tak, na i giełdę. nie. Trochę to zależy od czy brokera. No, trochę tak, no, w pewnych momentach, w zależności od tego, jaki broker ma regulatorów płynności, no to też mogą być różne różnice w tych właśnie takich gapach czy poślizgach cenowych. Więc jakiś tam mały wpływ na to ma broker, jakiego mamy, natomiast no, w większości jest to sytuacja rynkowa i I to raczej wpływa na to. widzimy to w weekendy. Tak, no po weekendach, no ale na jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, minutowy interwał. Tam mnie raczej nie znajdziecie. No, ale no, są takie sytuacje, gdybyśmy musieli, bo to są takie poślizgi, jak mamy na przykład. To jest to, co wam pokazywałem też wcześniej, że ta cena otworzyła się w innym miejscu, delikatnie, a nawet tutaj. Ta świeca konkretnie zamknęła się w tym miejscu, gdzie jest ta czerwona linia, i kolejna świeca, czyli ta spadkowa, też powinna się otworzyć tu, gdzie jest czerwona linia, a otworzyła się w tym miejscu, czyli niżej. No i pomiędzy tymi czerwonymi Dobrze. liniami jest właśnie ta Ile luka, która zajmuje powstała. 5 minut. Ona jest wręcz Nie znam. niezauważalna, no bo na niskich interwałach to jest norma, że to tak wygląda, więc pewnie tego nawet nie zauważacie. Natomiast no, takie sytuacje się dzieją, nie? Czy tak jak tutaj. Nie? Powinna nowa świeca powinna się otworzyć w tym miejscu, a otworzyła się wyżej. Czyli powstał też gap. Nie, że cena otworzyła się troszkę wyżej i później dopiero był spadek w dół. No, tutaj jest tak, to niezauważalne i od razu jest to jakby można powiedzieć pokrywane, że od razu ta cena idzie w dół, więc nie ma takiej pustej przestrzeni. I to są no, mikro ilości, że tak powiem, tutaj pipsów, pipety. Natomiast no. Jak już mówimy o takich weekendowych, no to jest znaczące, mocno widoczne na wykresie, szczególnie nawet na 4 godziny. Jak już to widzimy, to znaczy, że jest to spory ruch, spory gap, który może sporo też namieszać w naszej transakcji. No, także tyle. Ja Wam bardzo dziękuję, bo już mamy, że tak powiem, jesteśmy po czasie. Zapraszam Was też dzisiaj na sesję z krypto, bo tak jak wspomniałam, już napisała, będą dzisiaj takie podstawy, czyli ktoś, kto chce zacząć, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to na pewno dzisiaj zdobędzie taką fajną wiedzę na ten temat, więc wskakujcie sobie na tą sesję. Dajcie znać też na opinię, feedback. Co Wam się podobało w tej dzisiejszej sesji, ewentualnie co Wam się nie podobało, nad czym możemy tutaj popracować, co zmienić, to też będę za to bardzo wdzięczny i do zobaczenia z niektórymi jutro na One Wayu, Indicator Way, a z podstawami widzimy się za tydzień. Także do zobaczenia, hejka. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Dziękuję.